komedię, żeby znów nie być wtłoczoną w pewną szufladę. Od kilku lat obserwujemy w Polsce takie rosnące zainteresowanie farsą. Widać, że polska publiczność lubi farsę. Więc pytanie teraz do Pani. Jak Pani się odnajduje w tym typie aktorstwa? Myślę, że to, że rzeczywiście z wielką radością zauważam potrzebę w polskim społeczeństwie śmiechu, bawienia się, komedii, a im dalej farsy. Ta rzecz, którą prezentowaliśmy dzisiaj w Katowicach, Koleżanki w reżyserii Grzegorza Hrabkiewicza, jest to sztuka francuska. Jest to, powiedziałabym, bardziej nawet farsa niż komedia, którą trzeba bardzo szybko grać. Ta rzecz była niezwykłym zadaniem dla mnie, szczególnie po całych latach grania dramatycznych ról, zarówno w filmie, jak i w teatrze. I rzeczywiście w pewnym momencie te moje doły coraz były niższe, coraz były bardziej dramatyczne i zaczynałam się już po troszku męczyć z samą sobą i z dramatem, który gdzieś wynosiłam właśnie z teatru i z filmu. I wtedy zamarzyła mi się komedia i jak gdyby, jak na spełnienie moich marzeń, dyrektor teatru Komedia, Tomasz Dudkiewicz, zadzwonił właśnie z propozycją Grzegorza Hrabkiewicza, Koleżanki. Ja wtedy byłam bardzo chora, to było mniej więcej 2 lata temu. Brałam chyba 3 z kolei antybiotyk, a ja nigdy nie choruję, bo to, co dzisiaj słyszycie, to też nie jest choroba. Powiedziała Pani, że publiczność bywa różna. Ta śląska, widać było, że była zachwycona, widać było to pożywiowy. Fantastyczne było przyjęcie, naprawdę. Było fantastyczne przyjęcie. Wiem, że bardzo na nas czekaliście. To jest niezwykłe. Dla mnie bardzo trudno jest ściągnąć, z Warszawy kilkuosobową. W obsadzie jest kilka osób i to jest naprawdę duże zamierzenie. I dość taka zdecydowana dekoracja. To nie jest tak, jak ja na przykład jeździłam z moimi monodramami, prawda, że ściągamy jedną aktorkę, jak gdyby minimalistyczna dekoracja i mamy spektakl i też była pełna sala. A tutaj jest po prostu naprawdę coś wyjątkowego. Wiem, że ci ludzie chcieli się bawić, chcieli się śmiać i myśmy im to dawali i to jest po prostu fantastyczne. Czy w takim razie może Pani jakoś jasno powiedzieć, czy woli Pani to poważne, dramatyczne aktorstwo, czy to komediowe, bo chyba jest problem, żeby być zabawnym, żeby rozśmieszać, być zabawnym, a nie narazić się na śmieszność czasami. Wie Pan, ja nie potrafię tego w ten sposób wartościować. Tak jak ja wartościuję, jak wybieram, dokonuję moich wyborów i w dalszym ciągu będę to robić, podstawą jest naprawdę dobry tekst. No i kolejną rzeczą oczywiście jest jak gdyby reszta obsady, czy ci ludzie i reszta w ogóle całego zespołu, czyli nie wiem, scenografia i tak dalej. Czy to wszystko trzyma się kupy? Czy to będzie dramat, czy to będzie komedia? Ostatecznie nie ma dla mnie znaczenia. Znaczenie dla mnie ma, czy to będzie dobra rzecz, czy to jest dla mnie wyzwanie, które pozwoli mi rozwinąć mi skrzydła. Czy to będzie jakaś gehenna, jeżeli to ma być jakaś gehenna, z którą ja się będę męczyć, odcinać kupony i nie wiem, po prostu zarabiać pieniądze, to mnie nie interesuje. Czyli mówiąc krótko, bo widać było, pomimo tych usilnych przygotowań i takiej mozolnej pracy, o której Pani wspomniała, że jednak świetnie się Pani bawi na scenie, robiąc chyba to. Myślę, właśnie tak, to. Daje mi to dużo radości. Lubię akurat w wypadku właśnie koleżanek całą fizyczną stronę tego, znaczy to, że jest z tym związane bardzo dużo ruchu, jak gdyby taka aktywność fizyczna, która po prostu pobudza mnie i wyzwala jak gdyby takie nowe pokłady, że nie muszę tego ściągać do siebie, to co się dzieje w dramacie, że nie muszę się raczej wyciszać, tylko wręcz przeciwnie, mogę być bardzo ekstrawertyczna i bardzo taka naturalna, właśnie nadnaturalistyczna w ekspresji. Jest to po prostu kompletna kontradykcja do tego, co robię w teatrze dramatycznym. Jak gdyby kompletnie drugi biegun.
I to jest fantastyczne. No nawet to jest śmieszne, że gram w dwóch teatrach. W tej chwili gram w dwóch teatrach w Warszawie. W Teatrze Dramatycznym i tam gram dramat i awangardę. I w Teatrze Komedia, gdzie gram komedię i farsę. Czyli można poswawolić. Można poswawolić i oby tak dalej. Dziękuję pani bardzo. Serdecznie.